Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Wspaniałe, cudowne w Skyrim. Chciałbym odzyskać wszystkie fragmenty monedy Kaldura, ale nie jestem pewien, gdzie je znajdę. Wiem na pewno, że musimy cisnąć jeszcze. Teraz tak sobie pomyślałem, te jego zapiski, notatki. Jeszcze raz. Mam wziąłe mieczy. Tu są. Czytaliśmy, nie? Falguntur. Samotny. Potem zrujnowanych krypt Sartal. Gdzie to może być? Kurde. I potem Skała Wartkiego Nurtu, no. Skała Wartkiego Nurtu. Ustengrave. Wolskiego. Gdzieś to będzie, kurde. Na pewno tu musimy pocisnąć. Do Skały Wartkiego Nurtu. Ale jeszcze gdzieś tu są jakieś właśnie. Chyba, może tam będzie jakaś wskazówka, ale szczerze wątpię. Musimy chyba sami to rozkminić. Znaleźć, wiecie? O, jest! Pokazuje. Ale to ja tego nie przerywam, ja tam idę, ale to muszę iść, kurde, teraz. Kawał drogi, o ja pierdolę. No zrobiłbym to zadanie, nie? Pójdę chyba, chuj tam. Ale tu kawał drogi muszę iść. Ja nigdzie tu nie... Tu jest chyba najbliżej, Ustengraf. Ale lipa trochę. Rozrzucone po całym tym. Dobra, pójdziemy do tej... Na razie do tej... Pomyślimy później. Pójdziemy teraz do Skały Wartkiego Nurtu. Pomyślimy później. Możemy też dokończyć to zadanie potem, nie? Jak będziemy właśnie w tamtych okolicach, tak jak to robię z reguły. W sumie, nie? Też można. Nie ma się co śpieszyć. Gdyby ktoś potem szukał, to w tytule odcinków dam po prostu. Pierwszy fragment, drugi fragment i tam gdzieś później trzeci fragment, nie? To sobie ktoś tam znajdzie zawsze, wszystkie trzy fragmenty. Tylko, że nie jeden po drugim w odcinkach, tylko gdzieś tam w odstępach. Jakoś tak chyba zrobimy. Tak czy siak, wiedziałem, że to będzie to. I tu trzeba dać... Dwa wilki były chyba? Nie. Dwa jastrzęby były. I jakiś kurwa dziwny ptak. Ha. Dobre. No sęk w tym, żebym się tam szybką podróż bym cyknął, ale no kurde, nigdy tam nie byliśmy i trzeba będzie iść. To równie dobrze możemy po prostu iść tam, jak będziemy tam iść, to tam pójdziemy, nie? I to dokończymy. No to nie jest jakaś, widzę, historia, nie wiadomo jaka. Po prostu zbieramy elementy. Myślę, że to jest chyba dobry sposób. No i tak zanim tam dojdziemy, to jeszcze dodatkowy odcinek będzie, więc co za różnica. Okej. Jeszcze o tym pomyślę, jeszcze to przemyślę. Wyłazić, wiem, że tam jesteście, kurwa. Brudasy.
piedestał na amulet razy 3. Okej? Okay. Aha. I oddałem. O kurwa. To tutaj się przychodzi, jak już masz wszystkie. Aha, okej. Czyli jednak nie zaznaczyło, gdzie są te inne. To dajcie, czekajcie. Jeszcze dwa, tak? Czyli... Jeden jest tu, Sartal, i jeszcze jeden. Gdzie ten jeszcze jeden jest? Jest. Komnata Geirmunda. Idziemy, tu byliśmy, niedaleko. Cieniowisko. Kurde, no chyba zrobię to po prostu, wiecie, bo nie wytrzymię. Podzielimy to. Jakoś tak, kurde, nie wiem, przebiegnę się. Dobra. Dobra, jeden oddałem. Jeden oddałem, idziemy po drugi. Okej, okay, o to chodzi. Czaję. Czyli jednak tam po nas zaznaczało. Cicho. Nie teraz. Dobra, tu. Tak, ruiny na ruinach, nie? Ale tak, kurde, jakby, wiecie... Mogło być, no. U nas też przecież, kurde, najlepsze, najbardziej takie jakby rozwalające mózg jest rozkminianie, że jak na przykład... Kurwa, odpierdolcie się. Zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądry. A w każdym mieście się przypierdolą o ten kaptur, nie? Gdzie mnie dali w ogóle? Pękniny? Masz? To pękniny? Siema, odkryłem pękninę. Spoko. No dobra. Co ja chciałem? Że na przykład jak macie starożytny Egipt, czyli Egipt tam 00, w sensie, że wiecie, nie wiem, 20 rok przed narodzeniem Chrystusa, to jeszcze możecie znaleźć, jakbyście tam byli, to jeszcze moglibyście znaleźć starożytne ruiny starożytnego Egiptu. Na tej zasadzie, że wiecie, cywilizacja Egiptu sięga minus parę tysięcy wstecz. I ludzie jakoś tam żyli wtedy i to była cywilizacja na zasadzie, że wiecie... Kurwa, nie wiem... Nie wiem, nie biegali z maczugami, nie? Tylko była normalnie, budynki były budowane, była cywilizacja. I potem... Parę tysięcy lat później, a dla nas 2000 lat wstecz teraz, oni odnajdywali swoje jakieś tam starożytne ruiny jeszcze. Co nie? I teraz my odnajdujemy te ruiny, co były 2000 lat temu, a jeszcze, mówię, jeszcze 2000 lat temu były jakieś ruiny, nie? Jakieś rzeczy były, nie? To jest zajebiste. I to nie jest takie proste wszystko, kurwa. To nie jest tak, że wiecie, że to już. Ludzie żyli już dawno i rozkminiali jakieś rzeczy. Co nie? Tylko, że to wszystko porozwalało się. I tutaj, także takie ruiny na ruinach, można powiedzieć, nie? Tak jak tutaj są, to ma to jakiś sens. Tylko, że tutaj tak jakby to utrwalone jest, że to się nie rozpadło tak w drobny mak wszystko, tylko można gdzieś tam się wejść. To znaleźć.
Tak jakby, nie? I co, ja mam tu wskoczyć? Okej. Jestem na tyle szurnięty, jestem. Dawać amulet. Masz ty, kurde, brzydalo. Siema. Szklany puklerz. Ale skarby. Za drzwiami. Pułapka się wyłączy, uwaga. Widziałem kątem oka. Coraz lepszy jestem nawet w tych pułapkach, kurde. Zaraz coś nacisnę. Już następna zagadka szalona. Leżeć. Bandito. Powiedziałem. Okej, tu się przekręca, mówicie. Ach, te zagadki. Dobra jest. Okej. Dobra, ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery. No, spoko, i co? Jakieś info? Jak to powinno być? A, jest chyba. Dobra, czyli tak. Po tej stronie delfin, wąż. Po tej stronie ptak, delfin. Delfin, wąż, ptak, delfin. Delfin. Wąż. Ptak. Delfin. Okej. Nie, no bo źle dałeś. Delfin, wąż po prawej, po lewej, ptak, delfin. Ptak. Delfin. Delfin. Wąż. I już. A jak? Musiało. Mech. Chuj. O,
Ła! Sukinsyn. Gdzie ona jest, kurwa? Złaś. W ścianę się wgryzł. O jebany. Cicho. Lord Geirmund, arcymag wichrowego tronu, mag bitewny króla Haralda, magu, swej pieczęci strzeż po wszy czasy, służ teraz w śmierci, jak służyłeś żywym, zachowaj królestwo swoimi pieczęciami od zdrajców trójki ich czarów strasznych. A, to ty byłeś? A gdzie masz, kurwa, amulet? Coś tu nie gra, nie? O, ciężki pancerz mnie wzrósł w końcu. Chyba mi wszyscy po głowie bili do tej pory. Ale za ciężki na to. Nie będę. Nie mogę skorzystać podczas walki. Dobra, ona idzie tam bić tego typka chyba. Fus. Brata. O, pan śmierci. Znowu się spotykamy. Ole przypierdolił. Nie masz szans. Dobra, Lydia, jesteś. Ja mówię, nie będę już wszystkiego zbierał, bo naprawdę, kurde, nie potrzeba mi tyle pieniędzy. Dopiero jak będzie jakiś sztos. Okej, tu widzę pułapkę. I co, nie zejdzie? Most? Coś jeszcze trzeba zrobić. Tylko co? O, tu jest jeszcze dźwignia. Oj, spadł. Lydia mogłaby go dobić tam, nie? Coś mi jest? Nie, chyba. Wow. Lydia idzie tego typa bić. No dobra. Dobra, jak go zabiję, to przyjdzie, nie?
troszkę, żebym zaszalał. Ale nie po to kupowałem te wszystkie, kurde, leczenie, nie? Może pomniejszego. Mścicielu. No daj to też w sumie. Zbliżamy się. Parabi. Parabi. O, cwana bestia. O, tak. Okej, przynajmniej na strzała. O, zestrzelił mnie. O, skurwysyn. Co? Zabił mnie, kurde, strzałem jednym, ty, z dupy jakimś. Nie, wstaję. No to jak to jest w końcu? Okej. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Ach, tak się będziemy bawić. Okej. Czaję. O, tamten jest prawdziwy chyba. Boom. Fusro, da prawdę ci powiem. Dobra, to jest prawdziwy. Mówiłem. Jest, teraz kondycję. Odczytam to zdrowie, to kondycję. Czarny łuk Goldura. Wchłania magię, takiego czegoś jeszcze nie mam. Nakaz zapieczętowania, następny. Mogę dać te strzały Lidii. Okej, okay. Poszedłbym po ten trzeci, pójdziemy chyba po ten trzeci, wiecie? Fragment. Bądź zniewolony Sigdisie, morderco i zdrajco, za zbrodnie skazany przeciwko światu i władcy, twoje imię i czyny na zawsze bądźcie zapomniane, czary twoje związane w tym grobowcu zaklęte. To nawet byśmy, kurde, jakbyśmy się dobrze streścili, to byśmy już kawałek drogi przeszli jeszcze w tym odcineczku. I następnym będzie bliżej. Wszystko po drodze omijam, mam wyjebane. Tylko po ten fragment amuletu. Czym się stało? Weź, nie pchaj się, kurwa, bo mnie straszysz. No, nazywają się jakoś, więc sprawdzę. Czyż pewnie nic nie znaczą. Te. Oj, udźwig? Mam problemy powoli. Cetrać 25 punktów zdrowia. Dobry. I kondycji od obrażeń od brązu. Niezłe.
No witam. Lecimy po trzeci fragment. Chociaż ten kurde, co ja mam za amulet w zasadzie na sobie, nie? Wybitnego dzierżenia. O 30% aż kurde, lepiej bije. Więc nie wiem, czy se go zamienię na to, co tam się z tego poukłada. Od razu. Ale dobrze by było sobie to zrobić. Dobra. Kawał drogi ogólnie jest w sumie. Tu jest najbliżej Ustengraf. Tu jest jeszcze zadanie. Tu akurat pokonać ducha ślizgacza to po drodze. No nic, musimy iść, nic nie zrobisz. Stąd jest najbliżej, ewidentnie. Cyk. Parę minutek się przebiegniemy w tym odcinku, dobiegniemy w drugim i zdobędziemy jeszcze może w tym samym. Czyli wolniemy sobie znacznik. Kurde, jest kawałek. Lecimy. Że coś tam odkryje pewnie, nie? Kurde, kiedyś tak sypało tutaj. Jechałem na rowerze, nie? Z pracy do domu. 40 minut w jedną stronę miałem. Robotę znalazłem. Wysłałem CV-kę, ale nie wierzyłem, że się dostanę. Na zasadzie, że już kiedyś wysyłałem, ale chyba wysłałem w tak jakby na złą pozycję i nawet nie zadzwonili. Znaczy na złą pozycję. Myślałem, że to jest dobra pozycja. Ale nieważne. Stój! Czego chcesz? W Bieli wyznaczono sporą nagrodę za twoją głowę. Zapłać mi, a dopilnuję, by twoje imię zostało oczyszczone. Jakiej Bieli? Masz. Pilnuję, żeby Jarl to dostał. Oczywiście potrącę swoją działkę. Twoje imię jest oczyszczone. Na razie. Fuja mnie pewnie zrobił, ale dobra. Jestem bogaty i nie obchodzi mnie to. I Teges. Jednak zadzwonili i dostałem robotę i ten. I 40 minut rowerem w jedną stronę miałem. Tak. 40 do nawet 50 czasami. Zależy jaka pogoda, jak wiało. I kiedyś tak śnieg sypał. Tak kurde dawał, że ja na jedno oko tylko widziałem, nie? I jechałem rowerem, to było kurde hardcore. Ale dałem radę. To niebezpieczne oczywiście bardzo. Człowiek tak nie myśli, nie? Każdy myśli, że mi się uda, kurwa. Nie? Ale tak ostatnio jakoś coraz częściej się uczę, chociaż nic mi się złego nie dzieje, to... Coraz częściej myślę, że chyba jednak będę taki bardziej ostrożny, zawsze ubezpieczony. W sensie, że kupię sobie kask na rower. Chociaż nigdy nie używałem, ale czemu nie? Co nie, wiecie, na tej zasadzie, że kurwa, nie wiesz, może kiedyś ci dupę uratuje ten hełm, kask. Nie wiem, dlaczego taka zmiana we mnie następuje, ale to na pewno zmiana na lepsze. Po zabawie. Zrobiliśmy. Kurwa, wyłaś. Przy okazji zadanie dla Frokiego, pamiętacie może? Jak się stąd wychodzi do chuja? Froki mieszka ze swoim tam wnukiem chyba w domku takim.
Dobra. No w sumie kawałek już przebiegliśmy. To jeszcze parę minut. W sensie, że może też tak dlatego zacząłem myśleć, bo już trochę farta miałem. Parę razy, wiecie. Że tak później sobie myślałem, kurwa, mogło się to i tamto stać, nie? Miałem parę razy tak. I tak ostatnio myślę, kurde, może jednak lepiej będzie jednak się nie liczyć już na tego farta za bardzo. Założyć te ochraniacze, ten kask. I takie tam rzeczy, nie? To przychodzi chyba z wiekiem też mi się wydaje, bo miałem 20 lat, to w ogóle myślałem, że nie dość, że będę żył wiecznie, to jeszcze nic mi nigdy nie będzie, nie? Wiadomo. Znaczy nawet nie dosłownie człowiek tak myśli, tylko tak czuje po prostu, jest kurwa. Jak jest się młodym takim 20 lat, to tak, jak jest się dzieciakiem w zasadzie, to tak się myśli cały czas. Nie dosłownie, ale tak się czuje, taką ma się potrzebę, żeby tak czuć. Tak to już jest, nie mam nic przeciwko temu, nikogo nie będę pouczał. Przyjdzie samo. Tylko uważać trzeba faktycznie, miałem parę razy farta. No, bliżej niż dalej, ale idziemy. Koleś z tą bielą to mnie chyba w chuja zrobił, nie ma takiego miasta nawet. Może jest, nie wiem. Może jest. Jeszcze tu wrócę. Taką wieżę już widzieliśmy tam obok tego, nie? Wartkiego nurtu, jaskini. Taka sama. Gdy ja tam komuś dupę łoi chyba. Jakimś wilkowi czy czemuś. Dasz radę. Kurde, jak stąd zejść? Oj, kurwa, prawie się zabiłem. O! Co kurwa? Stój! Czego chcesz? W zimowej twierdzy wyznaczono sporą nagrodę za twoją głowę. A zimowa twierdza kojarzy, no. A dopilnuję, by twoje imię zostało oczyszczone. No fajnie by było. No i tak będę musiał zapłacić im. Dobra, masz. Ciekawe, czy faktycznie to zadziała, zobaczymy. Bo mnie to irytuje, jak wchodzę do miasta nowego i mnie zabierają od razu do więzienia. To chociaż mielibyśmy to satysfakcję, że wchodzimy do nowego miasta i sobie możemy, kurde, chodzić. Zaryzykuję, kasy mamy dużo. Jest chyba. Kurwa mać! Dobra, chyba dotarliśmy. Sartat. A zobaczymy się w takim razie, moi drodzy, w następnym odcinku, w którym spróbujemy zdobyć trzecią część amuletu. Dzięki, że wpadliście, zostawcie po sobie łapeczkę w górę.
Subskrybujcie też, żeby było miło, żeby było fajnie. I do zobaczenia. Na razie.